Dzień dobry, Beata Koenig, Fundacja Wegam. W ramach cyklu Kobiety w Nauce wspólnie z Fundacją Girls in Tech Poland chciałabym zaprosić do wysłuchania kolejnego wywiadu. A dziś mam ogromną przyjemność i zaszczyt rozmawiać z profesor Lidią Morawską, cenioną w świecie specjalistką w dziedzinie fizyki atmosfery. Profesor Morawska jest uznawana za jeden z czołowych światowych autorytetów w dziedzinie zanieczyszczeń powietrza, ich źródeł oraz wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko. Niedawno profesor Morawska znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób na świecie w 2021 roku według magazynu Time. W ten sposób została doceniona za swoją pracę badawczą nad przenoszeniem wirusa SARS-CoV-2 w powietrzu. Jako wieloletnia współpracowniczka i doradczyni Światowej Organizacji Zdrowia współtworzy ona zalecenia WHO związane z jakością powietrza. Profesor Morawska pochodzi z Przemyśla, ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też uzyskała stopień doktora. Obecnie pracuje naukowo i dydaktycznie w Queensland University of Technology w Brisbane. Pełni tam również funkcję dyrektorki utworzonego przez siebie i działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia. Kieruje także australijsko-chińskim Centrum Badań i Zarządzania Jakością Powietrza oraz zasiada w zarządzie Światowego Centrum Badań nad Czystym Powietrzem. Od maja 2020 roku jest członkinią Australijskiej Akademii Nauk. I no, ten wstęp o Pani i Pani dokonaniach oczywiście mogłabym jeszcze długo kontynuować, natomiast oczywiście nie o to chodzi, żebym to ja mówiła, tylko żeby oddać głos. Zatem dzień dobry Pani Profesor i przede wszystkim serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję Pani Beato, bardzo miło mi uczestniczyć w programie. Pierwsze pytanie, takie z cyklu od ogółu do szczegółu. Proszę powiedzieć, czym zajmują się fizycy atmosfery? Atmosfera to są po pierwsze cząsteczki, gazy i to wszystko jest w ciągłym ruchu, ciągła dynamika tego przemieszczania się, a dynamika to znaczy fizyka. Więc musimy po pierwsze badać, co jest w powietrzu, jakie są źródła tego, co jest w powietrzu, jak to się wszystko przemieszcza i gdzie to wszystko ostatecznie kończy, jeśli mówimy o zanieczyszczeniach. Także podstawą tego wszystkiego jest fizyka, a właściwie fizykochemia, bo bardzo często mówimy również o przemianach chemicznych z tych związków czy z tych, tego, co jest w powietrzu. Także jest to zwykle fizykochemia atmosfery powietrza. Mhm. Wiemy, że powietrze, którym oddychamy, to mieszanina gazów, w której dominują azot i tlen, ale to oczywiście znacznie więcej niż te i inne gazy. Między innymi czytamy o tak zwanych aerozolach atmosferycznych i to chyba dla laików jest taka najbardziej zagadkowa rzecz. Czym są owe aerozole? Jak powstają? Jak są wykrywane? Jak są badane? Słowo aerozole czy aerozol brzmi strasznie naukowo i wydaje się, że to jest coś jakiegoś niezwykłego, magicznego czy coś takiego. A to są po prostu cząsteczki. To jest termin naukowy na cząsteczkę, znaczy właściwie mieszaninę cząsteczek i gazów. Aerozole to są cząsteczki zawieszone w powietrzu wystarczająco długo, żeby można było je zmierzyć albo dokonać pomiaru i te cząsteczki są albo stałe, albo płynne. W związku z tym, jeżeli widzimy na przykład coś unoszącego się w powietrzu, cokolwiek widzimy, no to są to cząsteczki, to już są bardzo duże cząsteczki. Albo również na przykład jak jest mgła w powietrzu, to są również cząsteczki, w tym, że wtedy są to cząsteczki płynne, cząsteczki zasadniczo wody. Także tu nie ma jakiejś magii, jeśli chodzi o aerozole, to są po prostu cząsteczki. Tylko te cząsteczki mają rozmiary od bardzo, bardzo małych, od nanometrowych rozmiarów, które są molekularne rozmiary, do tego, co widzimy. Jak to widzimy, no to już to ma kilka mikronów, kilkadziesiąt mikronów, a jak ma około 100 mikronów, to już jest właściwie za duże, żeby być zawieszone w powietrzu i wtedy opada. Mhm. W ubiegłym roku zebrała Pani imponujący międzynarodowy zespół naukowców. To chyba była grupa ponad 200 osób. I zadaniem tego zespołu było rozpoznanie roli aerozoli właśnie w rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2.
oraz opracowanie metod mierzenia i zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem. Bardzo proszę opowiedzieć co nieco o tych badaniach oraz o konsultacjach i zaleceniach dla Światowej Organizacji Zdrowia, bo to jest właśnie ten taki najbardziej gorący temat chyba w tej chwili. To są właśnie te badania, o których wspominałam we wstępie, za które została Pani umieszczona na liście 100 najbardziej wpływowych osób. To jest bardzo ciekawa sprawa, że wszystkim się wydaje, że myśmy dokonali badań nad wirusem SARS-CoV-2 podczas epidemii. Te badania, które spowodowały, że my wiedzieliśmy, co ten wirus robi, były prowadzone przeze mnie, przez mój zespół i przez wielu, wielu innych naukowców na świecie od wielu, wielu lat. To nie jest jakieś wielkie odkrycie w tej chwili, że wirus, ten wirus, jak każdy inny wirus, który pochodzi z dróg oddechowych, jest wydzielany na zewnątrz poprzez naszego nosa, naszych ust i w związku z tym nim gdziekolwiek indziej jest, to jest w powietrzu, a jest wydzielany w maleńkich cząsteczkach. Gdy oddychamy, gdy mówimy, gdy kaszlemy, to te cząsteczki są wydzielane z naszego układu oddechowego. I jeżeli jest w tym układzie oddechowym wirus albo bakteria, no to wtedy te cząsteczki zawierają wirusy czy bakterie. I tak się zachowują wszystkie wirusy czy bakterie układu oddechowego. W związku z tym, jak ta epidemia COVID-19 zaczęła się i jak widzieliśmy, czy jak ja widziałam, stwierdzenia Światowej Organizacji Zdrowia, że wirus nie jest w powietrzu. Być może pani to wiedziała, być może czytelnicy to widzieli, to cały świat wtedy wiedział. Patrząc na to, ogarniało mnie przerażenie po prostu, no bo ten wirus jest w powietrzu. Ten wirus jest w powietrzu i jeżeli Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie jest, no to jest to po prostu już nawet nie tragiczna pomyłka, ale jest to tragiczne w tym sensie, że ludzie nic na ten temat nie będą robili i znaczy to, że będzie więcej zachorowań, więcej śmierci i tak dalej. Więc to był ten moment pod koniec marca tamtego roku, właśnie czytając tę wypowiedź dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia, że wirus nie jest w powietrzu, że postanowiłam coś na ten temat zrobić i to zdecydowanie i natychmiast. Więc w pierwszej kolejności zebrałam grupę 36, razem ze mną 36 osób i zaczęliśmy rozmawiać, negocjować ze Światową Organizacją Zdrowia, żeby ich przekonać, że jest wystarczająco dowodów, żeby uznać, że ten wirus jest w powietrzu. To się bardzo powoli posuwało, w tym sensie, że wprawdzie rozmawialiśmy, ale nie miało to wpływu na to, co Światowa Organizacja Zdrowia mówiła. Więc w dalszym ciągu tej desperacji, że coś należało zrobić, zebrałam większą grupę ludzi i opublikowaliśmy, to było na początku lipca tamtego roku, artykuł, który jest uważany za list otwarty w czasopiśmie naukowym Clinical Infectious Diseases. I to spowodowało przy pomocy mediów, bo również media były przygotowane, że coś jest na rzeczy, coś się dzieje, także bardzo to nagłośniły. I to spowodowało, że następnego dnia Światowa Organizacja przyznała, że jest to nowe dowody. Nie były to, jak mówię, nowe dowody, ale po prostu nie mieli wyjścia, tylko musieli przyznać. No i od tego zaczęła się zmiana. Ale to była ta wiedza, którą zgromadziliśmy my poprzez całe lata pracy nad tym tematem. Mhm. Czyli też trochę czasu jednak to zajęło, prawda? To może nieco zdumiewać. To zajęło ogromną ilość czasu. To znaczy, już nie mówię o tych latach pracy przedtem, bo była to praca naukowa, ale ten okres od podjęcia decyzji, że coś należy zrobić do tego momentu, kiedy coś nastąpiło, to były 4 miesiące właściwie pracy na okrągło, zupełnie na okrągło. Tak, od lat z racji dziedziny, którą się Pani zajmuje, jest Pani zaangażowana w projekty badawcze związane z jakością powietrza. Na przykład kilka lat temu były to badania dotyczące obecnych w powietrzu cząstek emitowanych przez samochody i ich wpływu na zdrowie dzieci. Jakie były wyniki tych badań? Jakie zalecenia z takich badań wynikają? I ciekawa też jestem, na ile takie zalecenia naukowców są realizowane?
Muszę przyznać, że dużym osiągnięciem ostatnie dwa tygodnie ogłoszonym była zmiana zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia co do jakości powietrza. Poprzedni dokument taki był ogłoszony w 2005 roku, natomiast nowe zalecenia zostały ogłoszone, jak mówię, dwa tygodnie temu. I ja byłam w ekipie doprowadzającej do utworzenia tego dokumentu, byłam koprzewodniczącą tego projektu, więc była to istotna rola. Bardzo ważnym, znaczy jednym z bardzo ważnych zmian w tych nowych, w tym nowym dokumencie jest to, że po raz pierwszy sprawa cząsteczek ultramałych została w tym dokumencie umieszczona. Cząsteczki ultramałe to są cząsteczki, które powstają ze wszystkich procesów spalania. Więc czy mówimy o samochodach, czy mówimy o tym, co się pali, czy mówimy o elektrowni wydzielającej pyły, to są cząsteczki ultramałe. Spalanie to są cząsteczki ultramałe. No i tych cząsteczek oczywiście jest mnóstwo w powietrzu. Istotną sprawą jest, że te cząsteczki, ponieważ są takie małe, mogą zostać, znaczy wejść głęboko do naszego układu oddechowego i z układu oddechowego przenieść się do układu krwionośnego, no i powodować wszelkie inne skutki zdrowotne. Także to jest jeszcze gorzej niż większe cząsteczki, bo większe cząsteczki mogą się, powiedzmy, osadzić w nosie, powiedzmy, osadzić troszkę niżej, natomiast te cząsteczki mogą się po prostu dostać do całego układu człowieka, do wszystkich innych organów. Sprawa tych cząsteczek jest o tyle skomplikowana, że ponieważ są małe, to wszystko, co dotyczy ich pomiarów, badania i tak dalej, jest bardzo skomplikowane. Jeżeli mówimy o rozmiarach tak małych, jak właściwie molekularne, no to jest to bardzo skomplikowana nauka. Następnym problemem jest badanie skutków zdrowotnych tych cząsteczek. Badanie skutków zdrowotnych to znaczy studia epidemiologiczne, badania epidemiologiczne. I tu już mówimy nie tylko o pomiarach jakiegokolwiek zanieczyszczenia, ale również o tym, jakie to ma skutek na zdrowie, więc jak mówię, to jest, wtedy jest bardziej skomplikowane. Więc skoro mamy problemy, czy naukowo jest trudne badanie tych cząsteczek w powietrzu, to związek ich ze zdrowiem jest jeszcze trudniejszy do zbadania. W związku z tym przez bardzo długi okres nie było wystarczająco danych epidemiologicznych, żeby Światowa Organizacja Zdrowia mogła w swoich zaleceniach cokolwiek wypowiedzieć się, jeśli chodzi o te małe cząsteczki. Dzięki naszym badaniom tutaj, dzięki pracy, i to jest już praca, mówimy o pracy od 25 lat, właściwie odkąd zaczęłam pracę tutaj na Uniwersytecie w Brisbane, to było dziedziną, którą się zainteresowałam. Więc ta praca doprowadziła właśnie, że mieliśmy wystarczająco danych, żeby mogło to być umieszczone w tym dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze nie jako zalecenie, bo jeszcze w dalszym ciągu nie ma wystarczająco badań epidemiologicznych, ale w każdym razie już konkretne ilości, to znaczy mówimy, odnosimy się do tak zwanych typowych wartości, co już jest jakimś wskaźnikiem, czy jest źle, czy jest dobrze. To bardzo ciekawe, no i oczywiście bardzo ważny temat, który nas dzisiaj dotyczy we współczesnej cywilizacji. A teraz chciałabym zadać takie już nieco bardziej osobiste pytanie. Proszę opowiedzieć o swojej drodze do naukowej kariery. To jest niezwykle ciekawe i sądzę, że inspirujące, może być inspirujące dla bardzo wielu osób, szczególnie młodych. No bo ukończyła Pani Wydział Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też się Pani doktoryzowała. No i teraz pytanie, jak znalazła się Pani w dalekiej Australii, bo też i wiem, że po drodze już były ważne funkcje w międzynarodowych instytucjach naukowych w innych krajach. Jak to doszło, znaczy jak to w ogóle doszło do tego, że zrobiłam studia w kierunku fizyki jądrowej. Bo mówimy w tej chwili o moich badaniach, jeśli chodzi o atmosferę,
jestem fizykiem atmosfery, czy tak, czy fizykiem aerozoli, różne terminy. Usiłują mnie sklasyfikować, ale moim magisterium było higienie fizyki jądrowej. I to się zaczęło, zainteresowanie fizyki jądrowej się zaczęło, jak byłam w szkole podstawowej. I nie pamiętam dokładnie, czy był jakiś konkretny moment, czy co spowodowało to, że ten temat mnie zainteresował, ale z tego, co mi się wydaje, to było moje wyobrażenie, że studiując fizykę jądrową będę mogła wejść jak najgłębiej, powiedzmy, w sedno natury, no bo tu mówimy o tym, co tworzy świat. Także to, mi się wydaje, było moją inspiracją. Także skończyłam fizykę jądrową, ale już podczas pracy doktorskiej zainteresowało mnie coś trochę innego, co było promieniotwórczością środowiska, a w szczególności radonem i jego pochodnymi w powietrzu. Znaczy radon jest w pewnych ilościach wszędzie, a pochodzi z radu znajdującego się w ziemi, w skałach i tak dalej. W niektórych skałach jest go bardzo dużo, na przykład w skałach granitowych, ale nie tylko, no i wtedy powoduje to problemem, no bo jeżeli jest za dużo promieniotwórczości w powietrzu, no to jest to problemem i w wielu częściach świata coś się na ten temat musi robić, powiedzmy, nawet jak się kupuje dom czy sprzedaje dom, no to w Skandynawii na przykład, no to jest to problemem. Także to był temat mojej pracy doktorskiej, po czym pracowałam na Akademii Górniczo-Hutniczej w dalszym ciągu w tej dziedzinie, ale w nieco szerszym zakresie, jeśli chodzi o promieniotwórczość środowiska. I wtedy dostałam stypendium z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na pracę na Uniwersytecie McMaster w Hamilton w Kanadzie. Tam się zajmowałam znowu trochę inną sprawą, ale też w tej dziedzinie promieniotwórczość środowiska. I wtedy dostałam następną pozycję na Uniwersytecie w Toronto. I to był kluczowy, to był moment zmiany kierunku, czy drastycznym, czy po prostu następny krok. W tym sensie, że w dalszym ciągu mówimy o radonie jego pochodnych, ale to, co się stanie z tymi pochodnymi, czy my je będziemy wdychać, czy one się gdzieś osadzą, zależy od tego, co jeszcze jest w powietrzu, od cząsteczek. I tam miałam na Uniwersytecie w Toronto dostęp do jednego z bardzo niewielu urządzeń, które wtedy istniały na świecie, do badania tych cząsteczek ultramałych. I to mnie natchnęło do tego, że jako uważałam, że kwestia radonu w powietrzu już naukowo jest w pewnym sensie wyczerpana, oczywiście jest to ważny temat, ale naukowo, nauka już powiedziała wtedy, jak mi się wydawało, swoje zdanie na ten temat, natomiast cząsteczki ultramałe to było coś, co w ogóle nie było jeszcze wtedy badane. Także fascynacja znowu tego, skąd one pochodzą, cała ta właśnie fizyka, dynamika tego, no i tego, co one robią, to było wtedy moim największą fascynacją. I także jak dostałam ofertę pracy tutaj na Uniwersytecie w Brisbane, to postanowiłam tym się serio zająć i zbudowałam laboratorium, no, którym kieruję od tego czasu i dalej. Do tego doszły w okresie SARS-1, czyli w 2003 roku, cząsteczki zawierające wirus. No to również cząsteczki, także również mówimy to o fizyce, tylko nieco większe cząsteczki. A jak się mieszka w Australii? Jest to bardzo przyjemny kraj do mieszkania, bardzo, bardzo sympatyczni ludzie, bezproblemowi, bardzo naturalni, bardzo dobrze zorganizowany, co bardzo upraszcza sprawę. Klimat, zwłaszcza tutaj w Brisbane, klimat jest bardzo przyjemny, jest to klimat podzwrotnikowy. Także z jednej strony może czasami trochę mi śniegu brakuje, ale nie aż tak bardzo i można wtedy pojechać gdzieś i tym śniegiem w dalszym ciągu mieć kontakt i jeździć na nartach, ale jak mówię, klimat jest bardzo przyjemny. A czy przyjeżdża Pani czasem do Polski? Przyjeżdżam bardzo często do Polski, to znaczy dopóki tato żył, no to byłam w Polsce co najmniej raz w roku, zwłaszcza w Przemyślu, no i spędzałam z tatem
sporo czasu, czasem było to więcej niż raz w roku. Ostatni raz w Polsce byłam w tamtym roku na początku lutego, no i to była moja ostatnia podróż poza Australię, potem się granice zamknęły. W tej chwili granice Australii są dalej zamknięte, to znaczy teoretycznie można podróżować, ale jest to związane z niesłychanymi komplikacjami, jest bardzo mało lotów, a po powrocie należy przejść dwutygodniową kwarantannę w hotelu. Czyli nadal te obostrzenia są dość rygorystyczne, prawda? Są bardzo rygorystyczne, są bardzo rygorystyczne. Znaczy Australia w ogóle znacznie lżej przeszła epidemię COVID dzięki różnym przepisom, a zwłaszcza Queensland. Właściwie w Queenslandzie przez większą część czasu prowadzimy normalne życie. Oczywiście to są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o w tej chwili na przykład ograniczenia między kontakty z innymi stanami. Nigdy tutaj nie była kwestia granicy między Queenslandem a Nową Południową Walią. W tej chwili ta granica jest bardzo pilnie strzeżona, żeby nikt się nie przedostał i nie przyniósł wirusa. Więc oczywiście są na ten temat różne zdania, no ale niemniej jednak życie w czasie epidemii było tutaj lżejsze niż w wielu innych miejscach i zdecydowanie inaczej ilość przypadków czy śmiertelności, no to praktycznie nie istniał ten problem. To na deser, jeśli pani pozwoli, zapytam jeszcze o pani tatę, bo pani ojciec to też znana w świecie osoba. Pan kapitan Henryk Jaskuła w maju 1980 roku jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii opłynął kulę ziemską bez zawijania po drodze do żadnych portów. I ciekawa jestem, czy po ojcu odziedziczyła pani zamiłowanie do żeglarstwa? Po ojcu odziedziczyłam bardzo wiele, w ogóle zainteresowanie sportami, bo tato interesował się nie tylko żeglarstwem, ale również różnymi innymi sportami. I to zarówno mnie i moją siostrę pasjonowało i tym to nas wciągał. Również do żeglarstwa zrobiłam stopnie żeglarskie. Także dopóki byłam w Polsce, to żeglowałam. No tutaj jest to troszkę bardziej... Powiem trudne, trochę więcej, mniej czasu na to było, ale żeglarstwo zawsze mnie bardzo pasjonowało. Pani profesor, serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za przyjęcie naszego zaproszenia, za połączenie się z nami, za podzielenie się z nami swoją historią. Sądzę, że pani osoba i pani dokonania, no i też dziedzina, którą się pani zajmuje, są niezwykle inspirujące. Mam nadzieję, że zachęci wiele osób, nie tylko tych, które chcą studiować fizykę, ale zwykłych zjadaczy chleba, tak zwanych laików, do szerszego zainteresowania się tym, co jest w powietrzu, którym oddychamy. Życzę dalszych sukcesów i przede wszystkim gratuluję tych wszystkich sukcesów, które już pani osiągnęła, no i tego niedawnego włączenia na listę 100 najbardziej wpływowych osób w świecie. Jeszcze przypomnę, że profesor Morawska jest jedyną Polką, prawda, która się znalazła na tej liście. Sądzę, że jest to niemałe osiągnięcie i serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie do rozmowy.